Plan na każde kolejne spotkanie to nieodłączny element powodzenia wydarzenia, które od 10 lat kontynuowane jest przez klub Rotary Bartoszyce-Lidzbark Warmiński oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Nawiązujące do tego, co zapoczątkowało, śmiało można rzec, przyjaźń w tym gronie, a więc przekazanego grantu na rzecz wyposażenia pracowni gastronomicznej w ośrodku, która jest strategicznym miejscem wspólnego gotowania, o czym mowa będzie w materiale. Nie byłoby tyle wspólnej radości, gdyby nie zapoczątkowana współpraca pomiędzy Rotary Klub Bartoszyce-Lidzbark Warmiński a specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Bartoszycach, którą poprzedził punkt zwrotny. Otóż Klub Rotary podjął decyzję o sfinansowaniu i wyposażeniu dwóch pracowni. To była pracownia gastronomiczna i pracownia terapeutyczna, terapii integracji sensorycznej i właściwie od tego momentu rozpoczęła się ta przyjaźń. Ona nigdy nie była jednostronna. Zawsze i korzyści jakby i radość z tej współpracy czerpaliśmy i my z dziećmi, czyli z młodzieżą, jak również członkowie klubu Rotary. I tu zwracamy już uwagę na kontynuację i podtrzymywanie współpracy w oparciu o bardzo pozytywne wydarzenie, od 10 lat organizowane w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. No już 10 lat. Właściwie to jest 9. edycja gotowania wspólnie z klubem Rotary, ale 2 lata było przerwy. Ostatnie gotowanie było w lutym 2020 roku, potem pandemia, izolacja i nie mogliśmy się spotkać. Jednak Rotarianie nie dali za wygraną. I tak długo nas namawiali, aż w końcu ten 10. raz udało się zorganizować. No jak zawsze pozytywne przywitanie, pełno uśmiechów na twarzy, no i zaczynamy gotować. Czy temat odpowiada Wam, temat przewodni? Tak, co roku zmieniany jest temat marynarski, jak najbardziej w tym roku wpisuje się chyba we wszystko. Ale co by nie zaproponowała główna zarządzająca wydarzeniem, znakomita w swej kulinarnej profesji Elżbieta Jóźwicka, przyjmowany jest jako wyzwanie, ale też niesamowite doświadczenie, co daje się zauważyć po tylu latach udziału w tym bardzo kolorowym i smakowitym wydarzeniu. Tak, no początki były trudne. Tak jak pani pamięta, młodzież stała, głowy spuszczone, nie wierzyli w siebie, poza tym trudność duża w mówieniu, w komunikowaniu się, nie wierzyli we własne siły. Po prostu uczyli się kompetencji zawodowych, nie mieli jak ich sprawdzić, czy też w praktyce zastosować. A potem kolejne lata, raz, że gotowania z klubem Rotary, 2 przedsięwzięć w ramach projektów unijnych, bo trzeci już realizujemy, gdzie kształtowane są kompetencje właśnie zawodowe z zakresu gastronomii. Oni stali się coraz bardziej odważni, oni się już dzisiaj nie boją, oni wiedzą, że robią to fajnie. Mało tego, oni mają niesamowitą frajdę, jak mogą coś doradzić dorosłym przyjaciołom, z którymi gotują, a przecież wciąż to jest młodzież i są to uczniowie. Fajne jest też to, że na początku tej naszej wspólnej drogi i przyjaźni gotowali uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia, która jest stricte szkołą zawodową i przygotowuje właśnie do zawodu. A dzisiaj gotujemy już również z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy, gdzie stopień niepełnosprawności jest już silniejszy i ta młodzież uczy się przysposobienia do pracy, więc prostych czynności, a doskonale radzi sobie właśnie w takich imprezach jak ta. Progres nastąpił również wśród gotujących Rotarian, stąd była mowa o obopólnej korzyści wynikającej ze współpracy. Część osób jest od samego początku z nami, naprawdę widzę, orientują się, w ogóle wspaniale gotują i wiedzą nawet, gdzie co leży, gdzie co jest w naszej kuchni i mają świetny kontakt z moimi uczniami przez tyle lat, ale widzę, że co roku mam coraz więcej chętnych do gotowania i po raz pierwszy mam panie. Bo wieść, że to wydarzenie jest niecodziennym, szybko rozniosła się wśród Rotarian, którzy tym razem, przestrzegając zasad kapitana na tym kuchennym pokładzie, starali się uzyskać miano kuka, pamiętając nie tylko o samym przepisie na wyśmienitą potrawę, ale głównych ich składnikach, skoro hasłem przewodni były morskie opowieści, to... Jest to limonka, cytryna, kolendra, papryczka chili. To są na pewno podstawowe składniki, no i oczywiście miód. Ale zdradzę jeszcze jeden tutaj przepis, to jest ostatnia kolacja kapitana śledzia i tu będzie kaczka. Ale na talerzu lądowały również inne propozycje. Mamy przystawkę, jest to afrodyzjak jak kapitana Barbarossy i to są krewetki na 2 sposoby. Oczywiście mamy zupa pomidorowo-kokosowa i jest to akurat gorący garnek szalonego szypra.
Również mamy znikający rum, czyli deser, bo oczywiście rum to z Bosmanem nam się kojarzy. Będą przygotowane drinki na bazie właśnie rumu i kulki czekoladowe. Drink będzie bananowo-czekoladowy, a kulki będą trufle rumowe z ananasem. Więc by zdobyć tytuł kuka pokładowego, wszyscy starali się przestrzegać wskazówek. Starali się? To odpowiednie określenie. Tak, no ale widzę, że już popełniają drobne błędy, ale liczę na kreatywność, bo dla mnie nie liczy się, że ktoś zrobi według przepisu, ale jeżeli popełni błąd i to naprawi, to na pewno, bo zauważyłam, że rozpuszczają czekoladę, gdzie jest napisane potarkować i posypać. Czyli już jest nie tak, ale zobaczymy efekt końcowy. Który miał oczywiście pozytywnie zaskoczyć oceniających powstałe dania, w tym samych rotarian, którzy dbają o kontynuację tego spotkania od strony zabezpieczenia w produkty. Fantastyczna sprawa, oby tylko się jak najdłużej chciało rotarianom, bo oni też jakby to sponsorują, finansują. Trzeba powiedzieć wprost, że wszystkie produkty, jak również zakup sprzętu takiego AGD odbywa się właśnie ze strony klubu Rotary. Ci nie ustępują w niesieniu wsparcia i swą opieką otaczają uczniów specjalnego ośrodka, ale też gości, których również zaprosili na to wydarzenie. Ale oczywiście, dostosowujemy się do każdej sytuacji. Każdy, kto potrzebuje pomocy, jesteśmy zawsze dostępni. Czekamy też na zgłoszenia osób, które potrzebują tej pomocy, więc działamy. W ostatnim czasie skupiamy się na pomocy gościom z Ukrainy, tak nazwę. Wczoraj dostaliśmy super wiadomość, otrzymaliśmy grant dystryktalny w kwocie 80 tysięcy złotych na pomoc właśnie uchodźcom. Do tej pory już w ciągu tych dwóch miesięcy udało nam się spożytkować kwotę w wysokości 30 tysięcy złotych na pomoc w naszym regionie, zakwaterowanie, zakup wyżywienia, ale też udało nam się wysłać bezpośrednio na Ukrainę. Dwa samochody, w sumie już nawet żywności około 2 ton i medykamenty, które są niezbędne w tej sytuacji. Bo na tę grupę można liczyć, jak się okazuje, wtedy, gdy pomoc jest konieczna i wtedy, gdy potrzebni są partnerzy do współpracy, choćby na polu kulinarnym, co miało miejsce w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.